19. Ruszamy. Fabryczna 19, kochani, witajcie. Jakże redaktor Błaszczak się cieszy, choć trochę smutny, bo kampania wyborcza powoli dochodzi do końca i cóż, życie będzie już wtedy tylko gorsze, bez względu na to, kto wygra. Politycy już nie będą tacy mili, choć może są wyjątki, kto wie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że Wam przedstawię mój ulubiony, ukochany, wspaniały pan senator Władysław Komarnicki. Dzień dobry, panie senatorze, jak Błaszczak nisko się kłania. Dzień dobry, panie redaktorze, i cieszę się, dzień dobry Państwu, cieszę się, że Pan mnie tak ładnie powitał, bo Pan zawsze wszystkich podobnie wita i to mi się bardzo podoba. Dobra. Ale przecież pan wie, że ja wszystkich robię w konia, bo na nich nie głosuję, a na pana zawsze. Uwielbiam pana. Ten tekst mi tak strasznie się podoba, że był nawet taki moment, że moja żona uwierzyła rzeczywiście, naprawdę? Że pan będzie na mnie głosował. Ale naiwna kobieta. Nie, pan ma małżonkę tak. Wspaniałą. Bardzo dziękuję. No byliśmy sąsiadami, byliśmy z... tak. Dawno temu, ale byliśmy sąsiadami. No wie pan, ja tam w bloku, pan w takiej wypasionej willi. Nie, ale to każdy chyba nie ma do końca, nie do końca. To, na co zasługuje. A co tam u małżonki słychać? Bardzo dziękuję. Jak na wiek, muszę powiedzieć, trzyma się dobrze. Jak co pan żonie wiek wypomina? No, jesteśmy... no seksu pan dzisiaj nie będzie miał. Proszę no. pana, 54 lata w małżeństwie razem, no to nie muszę panu powiedzieć, jakie to... 54 to ma za 30 małżonka lat. Ale nie, rzeczywiście trzeba przyznać, że bardzo nam się udało. Ja mam najlepszą żonę na świecie. Proszę się nie obrażać. Oczywiście. Pana żona jest na drugim miejscu na świecie. Drugie miejsce całkiem niezłe, nie? Zawsze na pudle człowiek jest i się bardzo cieszy, ale różnica między nami polega na tym, że to tylko pan wie, że ja mam dobrą żonę, a pana różnica nade mną i przewaga polega na tym, że wszyscy wiedzą, że pan ma bardzo dobrą żonę. No, no widziały gały, co brały. Każdy tak. ma to, na co zasługuje. Tak. A tak poważnie, to w domu pan rzadko chyba bywa, nie? Tak jakoś żeśmy ustalili już bardzo, bardzo dawno znaczy, temu. Ustaliliśmy. Komarnicki ustalił i mówił, ustaliliśmy. Nie, nie, no. jest jakaś negocjacja. Dawno temu żeśmy ustalili. Ja muszę brać przykład od pana. Dawno, dawno żeśmy ustalili, że każdy z nas zachowuje swoje pole i każdy na tym swoim polu ciężko pracuje. Okej. Okay. A coś pan w domu robi tak poważnie? Od czasu do czasu wyniosę śmieci i nie tylko i od czasu do czasu nawet myję naczynia. O, zmywarki pan nie ma? Mam zmywarkę, ale jeżeli są dwa talerze, bo jesteśmy w dwójkę tylko w domu. Ja to też mam teraz, bo wszystkie moje córki wsiuch poszły gdzieś tam studiują. Zobaczy pan, jak to i jest. I wiem, co zmywarki normalnie nie można no tak, no, poskładać, na bo dwa no, talerze. Nie opłaca się. No. A składać nie wypada, bo to brzydko wygląda. Tak. Tak, ale coś jakieś tam, nie wiem, gotowanie na przykład. No próbuję tak prywatnie pana. Moje najwyższe osiągnięcia, jeżeli chodzi o, wie pan, gotowanie, to i po pierwsze to jajecznica. No, to wcale nie jest takie proste. Po pierwsze to jajecznica, nieudziwniona taka normalna polska jajecznica, a po drugie umie robić coś, co się wstydzę w studiu przyznać. Jeżeli chodzi o gotowanie, Coś po francusku potrafi panu gotować. Nie, proszę pana, gotuję coś, co z dzieciństwa pamiętam. Znaczy... To śmiało, u Błaszczaka można i powiedzieć. I pan i tak nie będzie wiedział, co to jest. No to spróbujmy, no. To są takie plasterki krojonych ziemniaków i przysmażane na patelnię. Czyli frytki po prostu. To nie takie. Są frytki. Ale no nie, no takie my ziemniaki smażone. My na wschodzie mówiliśmy palineczki na to. Palineczki. Tak. Ale to z cebulką? Nie, same ładnie przypieczone. I do tego kwaśne mleko. Proste danie, ale jakie smaczne. Jakby pan piwo chociaż dodał, to już bym się wbił na kolację. Piwo nie pasuje, do golonki piwo pasuje. O, może być golonka. Fabryczna 19, przerwa. To była rozgrzewka, a zaraz będziemy merytorycznie i politycznie rozmawiać. Mam mój ulubiony pan senator jest dzisiaj ze mną, Władysław Komarnicki. Krótka przerwa. Fabryczna 19. Ruszamy.
Jesteśmy ponownie, Fabryczna 19, Radio Plus Gorzów, Telewizja Gorzów. Senator Komarnicki jest dzisiaj ze mną, Platforma Obywatelska, Koalicja, jak wy się nazywacie? Koalicja Obywatelska. Koalicja Obywatelska. Był pan w niedzielę w Warszawie? Tydzień temu? Oczywiście, proszę pana. Byłem w Warszawie, byłem pod ogromnym wrażeniem. 80 tysięcy było osób. Widzę, że pan się naoglądał tej słynnej, jak to mówią, szczujni. Nie, przepraszam, telewizji publicznej. Szczujni. Ale tak obiektywnie rzecz biorąc, zrobiło to wrażenie, wie pan, na całym świecie. Ja mam świetnie wykształconego siostrzeńca w Stanach Zjednoczonych, który pracuje w Waszyngtonie. I zadzwonił zaraz po demonstracji i powiedział, że CNN i oraz wszystkie znaczące dzienniki w Waszyngtonie i w Stanach podały 1 100 000. Mm-hmm. 1 100 000. Także ja bardziej, wie pan, wierzę Amerykanom niż tej niby telewizji publicznej. Okay, ale to, czy było 700, czy 800, czy 1 100 000, nie ma znaczenia. Rzeczywiście imponujący bardzo, marsz i frekwencja. Bardzo. Jakie były pana odczucia z tego marszu? Muszę panu powiedzieć, 4 czerwca też byłem, muszę panu powiedzieć, czułem się fenomenalnie. Takiego tłumu uśmiechniętych, radosnych ludzi i rozmawiających sobą, bo żeśmy szli prawie 6 kilometrów, więc muszę panu powiedzieć, że te rozmowy były kapitalne. Ludzie byli z całego kraju, byli też i z zagranicy, przyjechali ku mojej konsternacji. Nawet jeden, wie pan, będąc z Dortmundu, rozpoznał mnie, bo okazuje się kibicem Żużla. Niemiec? Nie. Polak, proszę pana, tylko wyjechał do Niemiec. Bo wie pan, Niemców to my nie lubimy. No, ja mam inne, wiem, że pani ironizuje, inne spojrzenie, 23 lata tam prowadziłem biznesy i ten kraj znam bardzo dobrze od podszewki. To było wielkie, radosne święto i muszę panu powiedzieć, że ta atmosfera tego święta, wcale się nie dziwię, że dzisiaj odzwierciedla się w wynikach, jeżeli chodzi o koalicję i pozostałe. Pan chyba zaczyna wierzyć, że wy wygracie te wybory. A to nie tylko ja, proszę pana, bo ten milion przeszło ludzi, który przyjechał, wierzą ile, w to. Ile jest wyborców uprawnionych do głosowania? Nie milion, trochę więcej. Ma pan rację, natomiast milion jest taką wykładnią myślenia tej większości, która będzie lada moment. Ja bym do tego siostrzeńca chciał na chwilę powrócić. Bardzo proszę. Jak ma na imię? A Arkadiusz. W Waszyngtonie mieszka? W Waszyngtonie mieszka. Nie w Nowym Jorku niestety. Nie, w Waszyngtonie mieszka. Moja córka w Nowym Jorku studiuje. A ma żonę? Niestety zaręczył się. Cholerny świat. Ale tylko zaręczył. Kasę ma? A kasę ma? Nie ma dużo kasy? Wie pan, jest dość zaradny, mogę powiedzieć. To biedna studentka i... Uwielbiam pana... Na lunch chociaż zaprosić córkę. Pańskie teksty nieraz mnie potrafią ubawić. Ale muszę panu powiedzieć, że jest świetnie wykształcony. Skończył takie stare Uniwersytet La Salle katolicki w Pensylwanii. Katolicki? Tak, Filadelfii. Ale tam jest... Katolicki? Ale tam jest trochę ten katolicyzm, nie tak jak u nas, zapewniam pana, inaczej trochę jest odbierany i sterowany. Z jednej parafii pochodzimy, to wiemy, że do kościoła czasami tam wpadamy. No, tak, nie ma na się naszych ukochanych Wieprzycach. Tak, na naszych ukochanych Wieprzycach. Panie Władysławie, przerwę zrobię. No, proszę bardzo. Ale obiecuję, że krótką. Tak, Fabryczna 19, zaraz wracamy. Raz frytki, proszę. Fabryczna 19. Ruszamy. Jesteśmy ponownie, Komarnicki, Błaszczak, Fabryczna 19. Witajcie. Panie Władysławie, o kampanii wyborczej bym chciał przez chwilę porozmawiać. Bardzo proszę. No na bogato
to wszędzie Komarnicki. O nie, tak do końca. Lodówkę się otwiera Komarnicki. Nie tak do końca. Fabryczną się włącza Komarnicki. Plakatów 1 500 000. Pan mnie tu nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o... Nie, ja się tylko zastanawiam, czy pan wie coś na temat limitów, jakie są? Mam od tego głównego księgowego, który to reguluje. A ilukrotnie pan limit przekroczył? 10, 20, 50? Średni nie przekroczyłem, jak funkcjonuje w kraju, zapewniam pana. Wszystkich się o to pytam. Ja mam prośbę, bo to, że pan zostanie wybrany senatorem, to ja powiem, jestem prawie pewien. Prawie robi różnicę. Może 15 się dowiemy. Okej, okay, ale do czego zmierzam? Chciałbym namówić pana, żeby pan, jeśli będzie pan w Senacie, tak, w przyszłej kadencji, poruszył temat limitów. Tak. Bo limity zostały stworzone po to, żeby wyrównać szanse, tak, żeby bogaty, tak, nie przyćmił tego, który ma mniej hajsu. Tak. Nie sprawdza się to. Hipokryzji w naszym kraju nie brakuje i tak zwanej obłudy. Zapewniam pana i bardzo panu dziękuję za to, co pan zwrócił się do mnie oficjalnie. Zapewniam pana, że będę jednym z tych, który będzie o tym mówił, że należy traktować wszystkich, szczególnie wyborców, poważnie. To jest po pierwsze. Po drugie, dotyczy to wszystkich opcji. Wszyscy muszą usiąść i na ten temat porozmawiać. I ma pan absolutnie rację. Wie pan, bo kłamstwa są bez sensu. Ale jeszcze raz, podjeżdżam na stację benzynową i widzę napis awaria dystrybutora, to wie pan, to za komuny, jak nie było paliwa... Mówili, nie ma paliwa. To pisali kartkę, brak paliwa. Tak. A dzisiaj się mówi, brak awaria dystrybutora. I bardzo panu dziękuję, że pan poruszył ten temat. Za dużo jest hipokryzji i obłudy. Ani to społeczeństwo nie zasługuje na to, ani nasze państwo, które jest powszechnie, powinno być szanowane, trochę teraz inaczej to wygląda, nie zasługuje na to. My powinniśmy wszystkie siły polityczne usiąść i w końcu spojrzeć sobie głęboko w oczy i powiedzieć, to jest hipokryzja, to jest hipokryzja, to jest hipokryzja. A tak a propos paliwa. Ja od zawsze tankuję na Orlenie, na ulicy Kostrzyńskiej. Od kiedy powstał tam Orlen? Tak, bo ja zawsze zjeżdżam z pracy czy z delegacji, tam tankuję, żeby na drugi dzień nie mieć kłopotów. Muszę panu powiedzieć, tam mnie wszyscy znają. Tak? Więc wie pan, jak to zabawnie... Pana nie zna, ale wie pan, przepraszam, wie pan, jak to zabawnie wygląda? Ja podjeżdżam ostatnio, bo ja zawsze tą werwę, wie pan. Podchodzi ten, co mnie zna i tankuje, pomaga tankować i mówi do mnie tak. Panie senatorze, chwilowo... Jest awaria. Ja mówię, jak to awaria, to znaczy... Widać w radio, nie. Było przymknięte tak, oko u senatora. Ale się też śmieje, tak jak pan zaczął się śmiać. Mówi, chwilowo, wie pan, nie ma. Przy piwie to było tak, dobre kiedyś. Pamięta tak, pan taką reklamę tak, piwa Bosman? A jak nie, no oczywiście. Piwo bezalkoholowe. Tak, tak. Ale to nas nie śmieszy. To nie, nas cholera nie śmieszy. Ja dlatego panu podziękowałem, że czas najwyższy, żeby było tak, jak jest w normalnych państwach, bo to wie pan, my się sami siebie śmiejemy, obiektywnie rzecz biorąc, ale znasz... Ale już kuźwa do śmiechu nie jest, ale no, chcę panu powiedzieć, że znasz też się śmieją. Naprawdę, panie, bo jeszcze go. Kampania to tak, też przede wszystkim kontakt z tak zwanymi zwykłymi ludźmi. Tak. Na przykład ze mną. Co ludzie panu mówią? Pan nie jest zwykłym człowiekiem, pan jest znanym redaktorem i dziennikarzem. Wyciąga pan z polityków wszystko to, co pan chce wyciągnąć, ale mogę panu powiedzieć na gorąco, bo zanim do pana tutaj przyjechałem, rozładowywałem z ludźmi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ja jem co roku, zawsze na jesieni, nie dlatego, że są wybory, ale zawsze na jesieni. Może pan to sprawdzić, zadzwonić do rektora byłego i obecnego. Zawsze przywożę ogromną ilość materiałów higienicznych. I właśnie przed chwilą z nimi razem te materiały, bo oni mają UTW, ma tą siedzibę koło Drzymały i nie ma tam placu. Szybko musieliśmy to przemieścić. Jak ja z nimi rozmawiam, to wie pan, co jest optymistyczne? Oni nie mówią do mnie koniunkturalnie, bo to są ludzie, którzy są już w godnym wieku. W godnym wieku nie konfabuluje się.
mówią, nareszcie jest szansa, żeby znowu było w naszym kraju normalnie. Władysław Komarnicki jest dzisiaj ze mną, Fabryczna 19. Przerwa ostatnia i zaraz wracamy. Raz frytki. Fabryczna 19. Ruszamy. Panie senatorze, Fabryczna 19, ostatnie nasze wejście. No to ja bym chciał porozmawiać o tym, jak będzie Polska wyglądać po 15 października. Polska po 15 października będzie wyglądać tak radośnie, jak ten przeszło milion ludzi wyglądał radośnie. Dlatego, że wygra PiS. Dlatego, że wygra koalicja, wygra większość demokratyczna z trzecią drogą i z lewicą. I jeszcze jedno chcę panu powiedzieć. Polska znowu po 8 latach wróci w miejsce tam, gdzie była. Była przy stole wielkich graczy w Unii Europejskiej. Zapewniam pana, że dzisiaj jest taka dramatyczna sytuacja, jeżeli chodzi o przestrzeń europejską i światową, że gdyby nie to, że my jesteśmy hubem przyfrontowym i z nami rozmawia się tylko po to, że jest ten hub przyfrontowych, nikt dzisiaj, zapewniam pana, a znam wielu byłych ludzi, którzy byli na znaczących stanowiskach w ambasadach, są światowi ludzie, mówią krótko. To nie jest tak, że my was nie lubimy. To jest tak, że wy sami siebie nie lubicie, dlatego że ze światem trzeba rozmawiać, negocjować. Doszli do władzy ludzie zakompleksieni, którzy na użytek wewnętrzny, oni nie rozmawiają do pana i do mnie. Oni mówią do własnego elektoratu, wszyscy ludzie mądrzy, myślący się irytują, co za głupoty wypowiada premier, wicepremier i ta reszta. Oni nie mówią do pana. Panie senatorze, oni mówią do siebie. Pytanie, a kogo PiS wystawił w naszym okręgu na kandydata na senatora? Proszę pana, PiS w naszym okręgu zagrał podwójnie nie fair. Po pierwsze, nie chcieli stanąć ci rasowi pisowcy naprzeciwko mnie i żebym ja tu usiadł tak z nimi, jak z panem teraz i zacząłbym ich pytać o 8 lat. Byłem przygotowany... Przez 8 ostatnich lat. Nie, ja byłem przygotowany precyzyjnie. Czyli PiS nie wystawił nikogo. Nie tak do końca, proszę pana. PiS doszedł do wniosku, że za dużo nabałaganił i nie chce się za bardzo spowiadać z tego. W związku z tym wystawili gościa, który chętnie przyjął... Kandydata niezależnego, no. On jest taki niezależny, jak ja jestem niezależny od mojej żony. Pan nie jest niezależny. A, zrozumiałem. Czyli co, chce pan mi powiedzieć, że konkurencji praktycznie żadnej? Chcę panu powiedzieć, że to jest bardzo groźne, bo człowiek w ogóle źle zaczyna, bo ja bym się nie odważył mówić do przyszłych moich wyborców, że ja jestem niezależny, że ja tutaj z samorządu startuję. Ja nie wiem, pan nie kandydował jako niezależny, co pan nie pamięta? Ale proszę pana, ale żadnej poręczenia partii nie miałem. Pan też widzę, że nie pamięta. Natomiast wszystko. Gościu ma, panie redaktorze, gościu ma poręczenie PiS-u i wszyscy o tym wiedzą. Natomiast jak można traktować gościa poważnie, skoro on jest związany z PiS-em czy to coś złego, że ktoś jest powiązany z PiS-em? Nie, proszę pana. Panie Władysławie, rzetelność człowieka, wie pan, na czym powinna polegać? Że tak, nie jest powiązany z PiS-em. No. Tak, ja jestem, proszę pana, do wyborców powinien powiedzieć, tak, jestem w uzgodnieniu kandydatem, jestem PiS-u, no i tej przystawki PiS-owskiej. Jaki jest samorząd? Wie pan co, ja bardzo długo szukałem na tych listach, kogo PiS wystawił do Senatu. Patrzę, a tutaj nie ma nikogo. Pan pamięta, były takie osoby jak pani Rafalska, potem był pan Dajczak,
Potem był pan Surmacz, który mi zapowiedział na placu Grunwaldzkim kolejny raz. No ale Surmacz teraz do Sejmu chce. No nie, ale mu powiedziałem w ten czas, no to kolejny raz przegrasz, bo chyba 3 razy ze mną przegrał. W związku z tym potem był pan Kielec. No przecież pan słyszał te sygnały. Na końcu się pojawił człowiek, który, zresztą nie wiem, czy pan wie, sąd przyznał rację panu Tuskowi, mówiąc, że ci samorządowcy, którzy się podszyli pod tych lepszych samorządowców, są przystawką PiSu. Panie Władysławie, niestety musimy kończyć. Szkoda. 15, słuchajcie, kochani, idziemy na wybory, a to, że ja mam słabość do Komarnickiego, no to wszyscy wiedzą. No jak nie można nie mieć słabości do Komarnickiego? To ma pan od redaktora Błaszczaka gratis, w prezencie, do tej kamery, 30 sekund. Dlaczego mamy zagłosować na Komarnickiego? Bardzo panu dziękuję. Szanowni państwo, Władysław Komarnicki nigdy was nie zawiódł. To jest po pierwsze. Władysław Komarnicki po każdym jednym, po 4 latach składa przed wami sprawozdanie, a listonosze je przynoszą do państwa. Po trzecie, Władysław Komarnicki nasłuchał się dramatycznej sytuacji, jaka jest w małych przedsiębiorstwach i średnich przedsiębiorstwach. Wczoraj właśnie pod Biedronką w Dobiegniewie pani powiedziała mi: ja mam pełny lokal ludzi, ale podatkami zabijają mnie, będę bankrutować. Władysław Komarnicki jest 8 lat wiceprzewodniczący Komisji bardzo ważnej Gospodarki Narodowej Innowacji. I jeszcze jedno, na końcu chcę powiedzieć. Władysław Komarnicki, jak dojdziemy do władzy, daje dzisiaj publicznie słowo honoru. I nie dlatego, że zbliżają się wybory, ale daje publicznie słowo honoru, panie redaktorze, że kardiochirurgia, którą PiS nie chce w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie, będzie miała miejsce. Zapomniałem o tym, też miałem porozmawiać, a już czasu nie ale mamy. Ale przepraszam, z pamięcią... Dobra, no jak poszło, wiecie, no poszło. Z pamięcią, jak pan jeszcze wiecie, nie najgorzej. Ja muszę się od Komarnickiego uczyć, wiecie czego? Nie, gramy... Jak się nie chwalą, to sam nie, się chwalą. Panie... Dziękuję, szanowni państwo, najlepszy wasz redaktor z ubolewaniem stwierdza, że za chwilę będzie cisza wyborcza i politycy już nie będą tacy kochani. Oczywiście nie o panu teraz. Bardzo dziękuję. Kończymy Fabryczna 19, 15 idziemy na wybory. Pan wie, że ja nie żyję z polityki. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Fabryczna 19, ruszamy.